Takich miejsc potrzebujemy w naszym regionie. Taki jest cel rewitalizacji, to jest taki cel, żeby włączyć. Ja przecież promuję cały czas aktywność, zdrowy styl życia. Mieszkańcy naszego regionu są najbardziej aktywni fizycznie w Polsce, jednak ta infrastruktura jest potrzebna i jest niezbędna. Musimy się czuć też w parkach bezpieczni. Mam nadzieję, że mieszkańcy Gorzowa docenią wkład Unii Europejskiej, 10 milionów w tą inwestycję, ale też cieszę się, że w jaki sposób to zostało zrobione, że jest naturalny surowiec, że zadbano o to, żeby środowisko nie straciło, że jest zieleń, są drzewa przede wszystkim, bo też chodzi o to, żeby nie zabetonować naszych parków, naszych osiedli. Trudna inwestycja, ponieważ wymagała z jednej strony poprowadzenia wykupów, z drugiej strony w trudnym terenie, bo w Dolinie Kłodawki. Niemniej jednak dzisiaj jest skończona i mam nadzieję, że będzie cieszyć. Już w ciepłe popołudnia są tutaj tłumy. Oddajemy wspaniałą przestrzeń dla mieszkańców. Nową, cichą, spokojną, naprawdę wyjątkowe miejsce w Gorzowie. Ten plac zabaw jest bardziej dla małych dzieci i to jest dobre, bo tutaj nie było czegoś takiego. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. No, dzisiaj akurat pogoda może nie bardzo sprzyja temu, ale no przecież to był teren taki niezagospodarowany, a w tej chwili jest super. Przychodzimy codziennie z rodziną, tu mi dzieciątko śpi, ja ćwiczę. Synek się bawi na ślizgawce, także jesteśmy zachwyceni. To na pewno będzie służyło mieszkańcom Gorzowa. To na pewno będzie miejsce spotkań, miejsce spacerów, miejsce rekreacji, miejsce wypoczynku, czyli właśnie to, co mieszkańcom było potrzebne. I mnie bardzo cieszy to, że Kłodawka odzyska swoje też znaczenie dla miasta, dlatego że przez lata ta Kłodawka przepływała przez Gorzów, a były takie miejsca, że strach było się zapuścić w okolice, bo po prostu było i niebezpiecznie, i nie było tutaj żadnej infrastruktury.